bocznego w nocy. Czyli nasza grupa była to przyjemność i zaszczyt. Już od kilku tygodni podziękowanie naszym uczniom, innowatorów społecznych, organizacji, która zrzesza osoby, które wokół tematów społecznych wprowadzają innowacje na tym właśnie polu. Nasza organizacja to organizacja, która działa na całym świecie, tym miejscu. Ja zajmuję się tematem radykalizacji już od wielu, wielu lat i z takim pomysłem prowadzenia zajęć edukacyjnych dla nauczycieli, też dla policjantów i łączenia tematu radykalizacji z twardym bezpieczeństwem. Z tym tematem zainteresowała się w moim przypadku Ashoka, no ale później następuje coś bardzo skomplikowanego, bo jest to roczny proces rekrutacji. Czyli przez ponad rok byłem wywiadowany przez różnych ekspertów zajmujących się innowacjami społecznymi z Polski i z zagranicy. Kilka dokumentów trzeba było wypełnić. Wreszcie dostałem dobrą wiadomość, że nie jestem w gronie Ashoki. Co wiąże się ze stypendium na przykład, ale wiąże się też z tym, że przez 3 lata mogę liczyć na bardzo fajne wsparcie ze strony ludzi współpracujących z Ashoką, związane z biznesem. Czyli inaczej mówiąc, po prostu spotykamy się z tymi, którzy na przykład są ekspertami w danej dziedzinie, na przykład w marketingu, i próbujemy wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozbudować Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, by był po prostu lepszy, by te działania, które gdzieś tam mamy w głowie, które już prowadzimy, były lepsze, były po prostu większe. Dobrze, ja rozumiem, że musi to być pomysł, który da się zaimplementować wszędzie na świecie, tak? To musi być jakiś taki pomysł w globalnej skali. W dużym stopniu tak. Oczywiście najważniejsze jest to działanie na początku lokalne, bo też nie będziemy od razu się wychylać z tym, by wprowadzać nasze rozwiązania na całym świecie. Narzucić ramy mechanizmu, który mechanizm, zadziała gdzie indziej. Tak, mechanizm może działać wszędzie. Tak, dobrze, to powiedzmy już, opierając się na konkretach, tak, w jaki sposób przeciwdziałać radykalizacji? Polega to w gruncie rzeczy na sprawdzonych metodach, bo są to metody edukacyjne, tak? Czyli inaczej mówiąc, z grupą byłych oficerów GROMu, wchodzimy do szkół. Brzmi groźnie, prawda? To są eksperci od bezpieczeństwa, którzy nauczają twardego bezpieczeństwa, takich rzeczy, które się przydadzą tak naprawdę każdemu. Ewakuacja, pozycja bezpieczeństwa. Nie tylko mówimy o terroryzmie, bo oczywiście nam się to ten terroryzm narzuca w dowolny sposób, szczególnie jeżeli mówimy także o radykalizacji, podejście radykalizacji. Ale te szkolenia mają bardzo, bardzo szerokie zastosowanie, bo to naprawdę w każdej firmie warto wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić ewakuację z budynku, który jest olbrzymi, tak w korporacjach i tak dalej. Jak położyć siebie i swoje dziecko w pozycji bezpiecznej w sytuacji, kiedy padają strzały, oczywiście to jest taki skrajny przypadek, ale także w momencie, kiedy ktoś zachowuje się agresywnie. Nauczymy także tego, w jaki sposób zareagować, gdy ktoś zachowuje się właśnie w sposób agresywny. Prowadzimy te szkolenia w szkołach i na początku prowadzenia byłem zdziwiony, gdy koledzy gromowcy mówią o tym, że jak się zachować wobec agresywnego rodzica. Ale w momencie, kiedy wchodzimy do szkoły, rozmawiamy na ten temat z nauczycielami, to nauczyciele po prostu wymieniają konkretne narzędzia rodziców, których z nimi mieli do czynienia na przestrzeni roku czy dwóch. Czyli twarde szkolenie z bezpieczeństwa. To jest jeden bardzo ważny element. I w tym kontekście pojawia się informacja wykładowa, związana w formie wykładu czy lekcji, związana z radykalizacją. Wiemy o takich rzeczach, w jaki sposób wygląda radykalizacja w Polsce, jaki jest proces radykalizacji, jakie grupy są najbardziej aktywne, które radykalizują młodych ludzi. Mówimy o kwestiach subkulturowych, mówimy o kodach, mówimy o symbolice. To wszystko w kontekście twardego bezpieczeństwa pozwala nam na wzmożenie w nauczycielach takiej większej czujności na te tematy. Czyli nie mówimy o takich rzeczach jak na przykład rasizm czy neofaszyzm w kontekście tolerancji, wielokulturowości, różnorodności, jak przeważnie się o tym mówi, ale mówimy w kontekście codziennego, twardego bezpieczeństwa. I to sprawia, że nauczyciele
przyczyna reaguje na te tematy z dużo większą czujnością. Taką miarą powodzenia danego projektu jest twarda statystyka, prawda? Jest twarda statystyka, o której my w tym momencie nie możemy mówić jako wybitnych, ale kiedy rozumiem, że szacujecie sobie, że gdzieś takie namacalne efekty naszej pracy przyjdą za lat właśnie ile? Chcielibyśmy za 10. 8 byłoby super, tak? Obawiam się, że więcej, ponieważ ten proces... To właśnie, to jest też pytanie, w jakiej sprawie określiliście ten proces, który bardzo często zmierzamy? Chcemy pierwszy taki moment, pierwszy moment mierzenia będzie około roku 2023. To jest taki pierwszy moment, kiedy chcielibyśmy mieć struktury lokalne takich grup szybkiego reagowania. To jest kolejny pomysł, który mamy bardzo konkretny, polegający na tym, żeby w strukturach miejskich lub wojewódzkich powstały takie grupy, które będą się zajmowały tematem radykalizacji, które będą łączyły ludzi z bardzo różnych pozornie struktur, ale tych, którzy mogą mieć wpływ na zatrzymanie tego procesu. Myślimy tutaj o nauczycielach, o policjantach, o ekspertach od radykalizacji, ale także na przykład o pracownikach służby więziennej, także o pedagogach szkolnych. Czyli taka grupa, która mogłaby reagować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jedną czy kilkoma osobami zradykalizowanymi w skali czy to szkoły, czy to miasta, czy województwa. Osobnym oczywiście działaniem, które wydaje się bardzo celowe, bo są to rekomendowane sposoby przeciwdziałania radykalizacji przez Komisję Europejską na przykład, są działania typu exit, czyli działania pozwalające na wyjęcie osób zradykalizowanych z grup skrajnych i danie im na przykład możliwości rozmawiania z młodymi ludźmi. To są bardzo nowatorskie metody, bardzo trudne do implementacji w takim polu właśnie w grupach zradykalizowanych, ale są świetne przykłady tego. My mamy kilka osób wśród naszych kontaktów, które wyszły właśnie z grup skrajnych, spotykają się z młodymi ludźmi i opowiadają o swojej przeszłości, na przykład będąc skinheadem. To jest nieprawdopodobne przeżycie, jeżeli młodzi ludzie spotykają się z taką osobą i słyszą o tym, jak ciężkie to było psychiczne doświadczenie, jak trudno było opuścić tę grupę, a czym jest radykalizacja, że to tak naprawdę proces, który można porównać do uzależnienia od narkotyków na przykład, tak? Że to tak wpływa na tak wiele różnych aspektów codziennego życia, ci ludzie są często po prostu już wykolejeni, znaczy w sensie takim, że trudno jest im poradzić sobie z obecną sytuacją. Byli w grupach skrajnych, bili ludzi, robili to w ramach ideologii, posługiwali się rasistowską ideologią, więc to są naprawdę niesamowite przeżycia, ale wierzymy, że także dla nich miejsce jest w procesie deradykalizacji. Dobrze, ile czasu potrzeba, by z taką szkołą, nie wiem, ile średnio liczy szkoła uczniów, którzy mogą wziąć udział w takim? My pracujemy z uczniami, to jest bardzo ważne w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności ten wykład dotyczy nauczycieli. A nauczyciele są pomocne wobec tego i oni przekazują się przez uczniów? Jak najbardziej tak, bo nauczyciele mają większą od nas kompetencję do tego, żeby pracować z młodzieżą. To są ludzie, którzy są wykształceni w tym kierunku i my dajemy im tylko narzędzia, pokazujemy metody do rozpoznania procesu radykalizacji. Dajemy im tylko możliwość do tego, by także tym tematem się dobrze zajęli. Wobec tego, że ilu nauczycieli jesteście w stanie przeszkolić w ciągu jednej sesji, są 2 godziny z radykalizacji, to jest taka absolutna podstawa, plus około 3-4 godzin twardego bezpieczeństwa. Staram się dołączyć, więc myślę o 4-5 godzinach łącznie, mniej więcej, do 6 powiedzmy. Przeważnie to jest około 4,5 godziny. Zajęcia są dla całej szkoły, czyli dla wszystkich nauczycieli, powiedzmy, że 150 osób. To jest ta grupa nasza docelowa, tak. Jednorazowe 4 godziny dla około 50 osób. Dobrze, to jeszcze muszę zapytać o to. Tak. Wyobraźmy sobie, że jestem takim dyrektorem szkoły, który jeździ właśnie samochodem i niedzielne popołudnie słucha najlepszego na świecie niedzielnego magazynu Radia Tok FM i słyszy Ciebie i chciałbym, żeby do jego szkoły, żebyś Ty przyszedł z ludźmi kompetentnymi, uświadamiającymi nauczycielom. Można gdzieś się zgłosić, można napisać? Jasne, można odwiedzić naszą stronę internetową, to jest fundacja ips.pl.
również nas także na Facebooku, z Ministerstwa Bezpieczeństwa Społecznego. Tak, zgadza się. Lub też mail po prostu biuro@fundacjaibs.pl. Od razu odpowiemy i dostosujemy takie szkolenie, które będzie właściwe dla szkoły. Co jest istotne, my też, nie jestem akurat lokalizacji, ale twardego bezpieczeństwa szkolimy też szkoły i nie tylko szkoły, tylko także firmy, więc to jest bardzo szerokie zastosowanie szkoły po prostu. Dziękuję bardzo, Jacek Kurski, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Dziękuję Państwu gościom. Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM po godzinie 12.20, program Rusz się na zdrowie po godzinie 12.40, Sztuka Życia, Hanna Zielińska oraz Anita Lipnica. Potrzebowalibyśmy około 1 miliard złotych. Jeżeli chodzi o całą metropolię, mówimy o 7 miliardach, także są to potężne kwoty. Co ma pan czy my dysponujemy na Dolnym Śląsku, czym dysponuje Wrocław, ale oczywiście to nie może być wpływu do tego, żeby ze smogiem nie robić nic, albo odkładać to na wieczne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Dobry seks to nie tylko orgazm. Dobry seks to program w Tok FM dla hetero, homo i biseksualnych. Czekam na Wasze pytania i telefony. Dobry seks w każdą niedzielę po 23. Zapraszam, Anka Grzybak. Reklama. Wojtechu, czemu tu wciąż tak ciemno? Reneuszu, u nas aż do niedzieli jest przecież Black Friday. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w swoim sklepie Saturn. Saturn, technologia tak ma. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają nam. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmieni szampon na DX2 i sam zacznij na wiele lat wygląda. Teraz 1000 metrów do tyłu kupisz 10% taniej niż 50%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na bsu.com.pl. Black & White. Dziękujemy, że tworzysz do kupy. Jak tniemy? Tak, żeby jakoś ukryć za kolan. Lepiej się ich pozbyć. Włosów? Za kolan. Polecam Loxo. Jakiś nowy cudowny kosmetyk? Nie, to lek. Klienci potem mają zaczesać, a nie zaczesywać. Loxo 2% to lek, a nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxo 2% nie tylko hamuje wypadanie włosów, ale także stymuluje wzrost nowych. Loxo 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Lek Loxo 2% jest dostępny w aptekach. Loxo 2% 20 mg na mililitr płynu na skórę. 1 mg płynu zawiera 20 mg inoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie uniesienia androgenowego mężczyzn i kobiet. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie wętlicze. Podmiot odpowiedzialny stanu diabetes. Spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwy stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Szef bawarskiej CSU Horst Seehofer jest za kontynuacją koalicji rządowej z SPD. Na łamach Bild & Sonntag ostrzegł jednak, że Chadecy nie będą jej tworzyć z socjaldemokratami za wszelką cenę. Co najmniej 22 osoby zostały ranne po tym, jak na dyskotece na Teneryfie zawaliła się podłoga. Goście klubu spadli z wysokości jednego piętra. ZUS zgłasza uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego, zanim szefowej zakładu konieczność składania jawnych oświadczeń majątkowych przez 1/3 pracowników może odbić się na funkcjonowaniu tej instytucji. Odcinek szyjny naszego kręgosłupa powinien być nam wdzięczny za takie dźwięki. I dla kota. Twój kot słuchałby Bonnie Tyler. Bądź jak kot, zrób głośniej. Złote przeboje na dzień dobry, czyli show Kamila Balei. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. Prostym językiem. A kiedy rozumiesz, na co się decydujesz, czujesz się bezpiecznie.
najkorzystniej. Nie czekaj. Już 1 grudnia premiera na trotuarie. Nowej inwestycji od Robek. Szczegóły na www.gdansk.pl. Jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego w wieku 18-24 lata. Poszukujesz pracy, nie uczysz się? Zwiększ swoje szanse zawodowe. Skorzystaj z oferty ochotniczych kursów pracy. W ramach programu Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanego z Funduszy Europejskich realizujemy projekt od szkolenia do zatrudnienia. Odwiedź najbliższą placówkę OHP i skorzystaj z bezpłatnych kursów, spotkań z doradcą oraz staży. Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe. Zgłoś się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Więcej na pomorska.ohp.pl. Zaskocz wszystkich świątecznymi prezentami. Moc atrakcji od Sheraton Sopot Hotel sprawi radość z twoim bliskim. Pobyt nad morzem, podróże spa, zabiegi, kosmetyki lub relaks w strefie basenów i sam, a może skarnet z Sheraton Fitness. Miłośników kulinarnych przygód ucieszy bufet włoski, niedzielny brunch lub kaszubki, niedzielny obiad. A to nie wszystko, co możesz u nas znaleźć. Sheraton Sopot Hotel. Twój pomysł na świąteczny prezent. Dziś porozmawiamy o diamencie. Z łaciny to niezniszczalny i niepokojny. Jeśli nie poznałbym cię normalnie, jak sobie popularny. Synonim jakości i japońskiej zawodności. Teraz można mieć ją w cenie. Chyba nie ojdzie dyrektor. Wybierając model Aesilux zyskuje się 14 000 zł, a Outlander jest teraz tańszy o 22,5 000. Proszę dokończyć zajęcia ze mnie, a ja przeprowadzę testy niezawodności. Mitsubishi, japońska niezawodność w cenie. Podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Super ekspres z wydechania. Podczyli świat gorączkowy. Przeciw wskazania na dalszego z czasu. Produkty cukrzyca. Przecież tak zwykle jest jesteś kolorem. Dążeń do opakowania wąsku. Są wskazy bez gorączki, bez obaw. Czy dziś pociąg cię teraz?
Do widzenia i szyszywicy i pieniędzy.